Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części historii w grze This War of Mine z dodatkiem Ostatni Komunikat. Byłem w piekarni i mam, no niestety nie chleb, a smutne wiadomości. Ale cześć, patrzcie na to, szkoda, że nie mamy tyle szczęścia każdej nocy. No, dopóki to szczęście tu jest, rzeczywiście całkiem fajna wyprawa. Chociaż powoli, czego byśmy potrzebowali, to już wszystko mamy. O! Jeszcze to się nazywa szczęście. Nie dość, że całkiem ciekawa wyprawa nocna. No to... Złapało się coś mięsa. Zdecydowanie więcej. To jak mamy 7 sztuk, o tej godzinie? Kolego, życia nie masz? 6:30? Jest tu ktoś? Przyniosłem coś dla ciebie. A, to już jesteśmy. Witaj, mam dobre wieści. Nigdy wam się nie odwdzięczę za uratowanie mojej żony, ale przyniosłem wam trochę jedzenia. Mogę wam dać. No i przyznam. Tak, to jest to, czym This War może zaskoczyć, ale jakbyśmy odmówili, to niekoniecznie spotkałoby się to z aprobatą naszego gościa. Zresztą w pełni go rozumiem. Jeżeli ktoś by mi pomógł, chciałbym się jakoś odwdzięczyć. No i brak przyjęcia takiego, powiedzmy, prezentu, no to by było trochę nietaktem, tak? Więc przyjmijmy to od niego, chociaż standardowo gry nas przyzwyczaiły do tego, zrobisz coś dobrego, nie weźmiesz nagrody, no to już w ogóle jest bosko i... Tak. Cieszę się, że mogłem pomóc. Uważajcie na siebie. No właśnie, a tutaj taka nić wzajemnej wdzięczności się pojawiła. My jesteśmy mu wdzięczni za jedzenie, on jest nam wdzięczny za uratowanie żony, wszyscy są szczęśliwi. A tak? No dobrze. Ech, mam nadzieję, że naprawią mi tę nogę, jak będzie po wszystkim. My za to mamy kilka innych rzeczy do zrobienia i kilka innych nadziei. Może dajmy mu puszkę. Chociaż można by było się również mięsem zainteresować. Mamy jego tak dużo. Na przykład dwa kawałki na surowo, a to jedna puszka. To by był całkiem układ, chyba że ulepszona kuchenka będzie zużywała mniej wody. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajek, tego mi trzeba było. Kolego, nie marudź. Chcesz pogadać? Nie. To idziemy spać. Malik, zrób kuchenkę dla żony. Zobaczmy tylko cenę jeszcze przed ulepszeniem. I po, w ogóle jak ona wygląda. 1,5,2. 1,1,6,2. Czyli głównie tu będą różnice. 6,2, 5,2. Wyjdź. Mamy dużo rzeczy akurat, żeby zrobić takie ulepszenie jak najbardziej. Zastanawiają mnie też konsekwencje naszych decyzji. Będzie trzeba nadać komunikat radiowy z Nowakiem. No do tej pory nie wiem, jak to traktować. Co prawda, przyznam, że jak na This War of Mine, to trochę jestem negatywnie zaskoczony nieco przerysowaną postacią Malika. Nie przywykliśmy do tego wcześniej. Zazwyczaj każdy z bohaterów miał jakieś dobre, złe strony i takie podejście, powiedzmy, typowe do problemu. 3-1. O! 4-1. Tu fajnie. 3-1. Czy sztuki 1-1-1-1? No zobaczymy. No, chyba dwa razy mięsko zjemy. Malik za to jest bezwzględny. Dla rebeliantów. Poświęcił syna. Jeżeli zginie, no to cóż. No wybrał źle, jego strata, tak. Pewnie jakby mógł donieść, to by i doniósł na swojego syna. Przyjaciel, który w obronie własnych dzieci no donosił, no nie jest to postawa godna pochwały. Ale znów, jakby sobie tak wyobrazić, przyjaciel. No ciężko, tak? Chyba, że no, słowo przyjaciel jest zrzucone to na zasadzie, że kolega jakiś trochę bliższy. Podczas gdy niektórzy ludzie pomagają sobie nawzajem, inni troszczą się tylko o siebie. Z przykrością informuję, że Nowak, którego uważaliśmy za przyjaciela, kolaboruje z wojskiem, narażając życie swoich sąsiadów. Nowak, ty dranio. Musieliśmy zdemaskować Nowaka, tu chodzi o życie wielu ludzi. Jestem tak dumny z Esmy, pewnie było jej bardzo ciężko, ale nie pozwoliła, aby przyjaźń stanęła na drodze prawdy. A Esma, jakie ma zdanie na ten temat? Rozumiem, że Nowak musi utrzymać dzieci, ale to co robi jest niewybaczalne, bez względu na jego pobudki. No dobrze, ktoś to wypoczął sobie. Sam nie wiem, jak do tego podejść. No,
W każdym razie no, założyliśmy tutaj tę ścieżkę, chociaż tak mówię, gdzieś na duszy gra, że chyba obralibyśmy nieco inną drogę, znaczy sam znajdując się w takiej sytuacji, tak? Jednak syn, przyjaciel, tym bardziej, że to nie jest wybór, że donosimy na niego, nie donosimy, tylko nie mówimy bezpośrednio, raczej mówimy sąsiadom, że uważajcie, bo jest donosiciel w okolicy, chociaż być może sam Nowak by się domyślił i by nam zrobił krzywdę. Zobaczymy, jakie będzie miało to konsekwencje. Tak sobie myślę, może przydałoby się nieco luksusu w okolicy. O panie, tego szybko nie wybudujemy. Taka gitara, chętnie zobaczyłbym, kto potrafi na niej grać. Więc jedyny rozsądny wybór to jest te piętro. A niech wybuduje. Jak my z tymi rzeczami to wyglądamy? Papierosy trzeba by było zrobić, no Esma musi zjeść, mamy piłkę. Zastanawiam się też, jak nasza wyprawa nocna, gdzie, co, jak, ale to też wyjdzie, jak nam pokażą okolice, bo być może dojdą jakieś nowe lokalizacje i można by było coś zdziałać. Nieco więcej opału można by było też przygotować. Mamy filtr, trochę wody. Wygląda na to, że nic. A może zabierzmy się za opał właśnie. Czy też samą wodę. Tego drewna niewiele zostało. Ale mamy dużo desek, z których już specjalnie użytku większego nie zrobimy, bo mamy jedno ulepszenie warsztatu metalowego i chyba tyle. Umiesz? Coś tam z tego jest, coś tam brzdęka. Tak? Zrób. A my idziemy się najeść. Zaraz przetestujemy też naszego drugiego kolegę w tym działaniu. Mają się dwa kawałki mięsa, ale może całkiem rozsądne. Później będziemy mieli już równo mięsa z warzywami, więc powinny te potrawy fajnie być przygotowane. Pożywne, ale tak, będzie więcej. Będzie więcej. Czy Malik coś jeszcze może zrobić? Tak, papierosy by chciał, chociaż może niech on się wyprawi w kierunku gitary. Muzyk, radiowiec. Chyba potrafi. Niewiele rzeczy nam zostało. Jeżeli chodzi o poprawę humoru, z tego co widzieliśmy w opisie, łóżko byłoby również niezłe, ponieważ to właśnie ono pozwala trochę się przespać. Tak, zrób. Zobaczmy jeszcze, ile potrzeba na piłę. Piła, dwa drobiazgi, to możemy zrobić jeszcze jedną piłę. Łóżko poprawiłoby statystyki naszego humoru, tak nazywając bezdusznie tutaj to, z czym się spotykamy. Więc chyba byłoby wskazane, mimo że w nocy nie ma specjalnie z niego tu pożytku, użytku. No dobrze, krzesło. Mamy fotel. Zresztą jak jest łóżko, to mogliby siedzieć sobie na łóżku zamiast na fotelu. Samo łóżko widziałbym gdzieś. O! Wiele miejsc nie ma. Myślałem, że sobie tu gdzieś ustawimy na wszelki wypadek. Z drugiej strony, czy jest co robić? Ona i tak ma tak tylko wyglądać, nie działać. Niech stanie u góry chociaż. U góry albo nie, lepiej niżej. Jakby ktoś miał przyjść, no to zawsze bliżej. O, stąd będzie najbliżej, co możemy zrobić. I to chyba tyle. Kolega, jak już tutaj doszedł, żeby nam opału nie zabrakło. No właśnie, koniec. Wiesz co, koleżanko, ty się tym zajmiesz za chwilę. Przygotuj parę rzeczy do palenia. Widzę, że raczej nie sprawdzimy jego zdolności muzycznych dzisiaj. Taki spokojny dzień. I oby się nic nie zmieniło. No to możemy przygotować książki, nie. 4. No 8 desek, no ich się nie zbiera tak łatwo. Chociaż mogliśmy, a już poszło, bo tak sobie teraz myślę, mogliśmy porąbać tam tą szafkę. I również dostalibyśmy zarówno deski, jak i opał. Zobaczymy. No Esmo, rzuć nam to, jest. Żal mi syna Nowaka, ale ostatecznie wyjdzie mu to na dobre. Wyobrażasz sobie mieć takich szuje za ojca? No nie wiem, czy syn podzieli tę opinię, czy
mimo wszystko nie wolałby mieć ojca. No ale skoro Malik tak to ocenił, to... Cóż, pokaż. Wygląda trochę tak, jakby żona się nieco lepiej na tym znała. Niestety żadne nowe miejsca nie doszły. Czy gdzieś mamy broń? Apteka. Tu bym się chętnie wybrał, ponieważ trochę martwi mnie informacja, jak broń bardzo dużo. Wydaje mi się, że wcześniej broni nie było w aptece, więc cóż się wydarzyło, że ta broń się pojawiła? Stacja. Broń bardzo dużo. Tutaj też dawno nas nie było, a mieliśmy przejść z piłą. Sklep z zabawkami. To są jeszcze materiały, ale próbuję sobie przypomnieć sklep z zabawkami, dlaczego my... A, tam był ten człowiek przysypany. To jest naprawdę wiele miejsc, które fajnie by było zobaczyć. Sklep z zabawkami. Próbuję sobie przypomnieć, czy była tu jakaś na przykład szafa, coś do przecięcia. Chyba nie. Idźmy. Coś czuję, że będę żałował. Nie zabrania żadnych zapasów ze sobą. Chociaż być może gdzieś zostawiliśmy wytrych na wejściu. O właśnie, tak coś mi w głowie tam świtało. Więc kto wie? To była ta osoba, której mieli pomóc. Teoretycznie chyba nawet pomogli. A czyżby wydarzyło się coś jeszcze? Pudełko z rzeczami należącymi do jakiejś kobiety. Wygląda na to, że mieszka tu jakaś kobieta. Dziwne, że wcześniej tego nie widzieliśmy. Patrzymy. A może widzieliśmy? Dziennik, który kończy się wpisem, jest naprawdę ciężko. Tak. To widzieliśmy. No, te 5 dni. No to jednak swoje minęło. Już się wystraszam, że to było coś do przepiłowania. Ale to chyba taką sytuację mieliśmy w aptece. Dobra, możemy zebrać te niedobitki. Mam nadzieję, że otworzyli nam przejście za to niżej. Tak, na szczęście coś jest na wytrych, więc... O, drewna nie było. Taka mała wygrana. Czy uda nam się zejść tam? Może bardzo, to jest... Wow! Tu jest kolejne piętro. Teraz wiemy, gdzie te rzeczy mogą się kryć. Łóżko. Ja tak patrzę, czy tu gdzieś nie ma przejść, ale nie, to jest chyba wszystko. Do nikogo niby to nie należy. Kolejny wytrych. Chyba tak specjalnie dali, żeby mieć do góry. Tak, rozumiem, tylko kryjówka. Całkiem ciekawa sytuacja, chociaż nie wiem, po co te krycie się. Być może w innej historii znalazłoby to jakieś zastosowanie. No i ta najważniejsza szafa, leki. Broń bardzo dużo, 3 sztuki amunicji. Optymistyczne podejście. Czy tu coś kiedyś widzieliśmy? Tam raczej nic nie ma na wyjście. Nie, tutaj zejścia nie ma. No dobra, wszystko co mogliśmy z tego miejsca. No sam człowiek nam... już kiedyś podziękował za ratunek. O, no tak, to już tłumaczy, dlaczego broni bardzo dużo. Ale widzę, zebraliśmy całkiem niezłe zapasy. Wytrych można wziąć ze sobą. A reszta to i tak drewno. Będzie trzeba przerobić je na opał, bo dobrą sprawę to sporo się tego drewna tu znalazło. O, a tu nie ma wyjścia. No to szczęście, że nie czekaliśmy do samego końca, bo kto wie, jakby to... Tu wszystko nam w czasie wyszło. Co prawda teraz każdy dzień martwię się, że coś niedobrego stanie się Malikowi na przykład nocą. Jakie konsekwencje przyniosą te wszelkie komunikaty?
bo w którymś momencie coś się wydarzy. Nowak Dedraniu, kurczę, noc przespał i dalej przeboleć nie może. Nie mam nic interesującego. Ale noc całkiem, całkiem. Zaatakowano nas. W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. Jakie szaleństwo. Malik jest lekko ranny. Poszukując zapasów, Esma znalazła parę ciekawych rzeczy. No, część udało nam się, jak chociażby amunicję czy słabe leki. Bolesne. Szkoda, że nie ma tego deskowania. Nie ukrywam, że przydałoby się. No i silne leki. Trochę ból. Trochę ból. No to porządnie uderzyli. Nie wiem, czy byśmy nie musieli przygotować więcej papierosów na przyszłość. Liczę, że handlarz może tym razem się zlituje, przyniesie drobiazgi. Lekko ranny, on teoretycznie byłby w stanie wyleżeć to, ale znowu nie wiadomo, czy te ataki się nie zaczną jakoś tu bardziej powtarzać. Nasilać i różnie by się mogło to skończyć. Widzę, że warzywa niebawem będą gotowe, więc mógłby pójść w tym kierunku. Jak my z opałem wyglądamy? Nie wyglądamy. To już chyba ten czas, w którym trzeba by było porąbać tą szafkę. Wyciągnąć z niej te rzeczy. Może w ogóle Malik to nasłuchuj. Wyciągnąć z niej te rzeczy. Chyba był hełm, kamizelka. Nie potrafimy ich naprawić. Ale liczę też na to, że jak coś jest zepsute, to tak niechętnie kradną. Zaraz pojawią się warzywa w domu. Też dodatkowa dobra wiadomość. Handlarz, jeżeli pamiętam, 10-11, w tych godzinach lubi tu zawitać. No bolesna kradzież. I co gorsze, nie jesteśmy się w stanie przed nią w żaden sposób zabezpieczyć. Bo Malik musi spać. Znaczy, o, moglibyśmy Esmą pozostać na kolejne noce, a może to nie byłby taki zły wybór. Jeżeli boimy się Malika. Odebrano nową transmisję. Okej, to zobaczmy. Tak naprawdę nie musimy biegać już za niczym. Wszystko mamy. Przekaż Malikowi podziękowanie za ostrzeżenie o ataku w Zatomiu. Ocalił wielu ludzi. No na ten moment to miłe wiadomości. Idziemy po warzywkę. Handlarz chyba nas opuścił. Więc myślę, że tu też dużo więcej nie zrobimy. Nastawimy nowe warzywa po prostu. Wymagało to chyba sporo wody. Filtr i papierosy. A może zróbmy to razem. Wydawało mi się przez chwilę, że mniej wody mieliśmy. Ale narzekać nie będę. W tę stronę może tak to działać. Bimber koniecznie musimy nastawić. No właśnie. Dobrze, że nam cukru nie ukradli w nocy. No i zaczyna działać nasze perpetuum mobile 4.7. Malik teraz na piętrze też ma co robić. Zobaczmy opis. Doszło nam łóżko. Mamy krzesła i fotel, mamy łóżka. I możemy spać w dobrych warunkach. Jeśli ktoś się rozchoruje lub będzie ranny, mamy miejsce, gdzie może odpocząć. Mamy radio. Nie mamy papierosów. O, właśnie. Przydałoby się już coś tutaj powoli stworzyć w tym temacie. Kurczę, wyjątkowo długo.
Dzisiaj Esma sobie dżemkę ucięła. Myślałem, że to taka mała utopia już się robi, ale faktycznie bez papierosów w ich przypadku mogłoby się szybko przełożyć na zły humor. A tego nie możemy poprawić przy użyciu alkoholu. Tak to niektóre postacie potrafią. No, jeszcze. Gorzej jak to jest jakoś podzielone, jeżeli położysz się w miarę wcześnie, no to to zmęczenie szybciej się uzupełni niż tak, jak tu się chyba przed 11 położyliśmy. No, wstał. Może nie będzie tak źle. Zróbmy filtr, zróbmy papierosy. Ile mamy drobiazgów? 6. Zastanawiam się tylko, gdzie w nocy wyskoczyć. Stacja chyba oferowała więcej rzeczy, żeby podnieść. Apteka? Znów taka dość ciekawa. A kolega kręci fajki. Dobra, wolałbym mieć lepszy tytoń. Być może handlarz z takim przyjdzie, ale nie ma co chyba kombinować. Raczej powinniśmy też redukować nasze zapasy. Najgorzej jakby przyszli złodzieje i na przykład zabrali 4 sztuki warzyw i znów jesteśmy na zero. Trochę martwi mnie brak silnych leków, bo jeżeli ktoś by się rozchorował, no to sytuacja nie wygląda najlepiej. Dobra, mamy opał. Sztuka, a nie, woda na piekarniku się teraz robi. Kosztem opału, którego znów nie mamy. A tak się cieszę, że nadwyżki w drewnie są. No to właśnie się skończyły. Swoją drogą sama zima też powoli powinna dobiegać końca. Już nie ma informacji, nie mamy papierosów. Chociaż też nie wiem, czy z tych samoróbek oni nie są w stanie się jakoś rozchorować. Nie wygląda jak coś smakowitego czy zdrowego. Nastawmy wodę. Wodę... Może nawet nie... Kurczę, tak jak nastawimy 4 posiłki, to już zablokujemy sobie możliwość przygotowania wody. Zróbmy wodę. Ale następnego dnia, raczej wątpię, żeby nas okradli dzień po dniu, ale następnego dnia warto by było przygotować wiele posiłków i zostawić je na kuchence. Tym samym mielibyśmy zapewnione bezpieczeństwo. A może nawet zrobimy to teraz. 6 posiłków. Niech będą 4. Gdzieś jednak dojście do wody trzeba mieć. Albo zrobimy to po nocy. To co? Kończymy. I wyruszamy. Części niewiele. Apteka. No niech będzie apteka. Zobaczymy, co tam się działo. Weźmy piłę. Wydaje mi się, że było coś do przecięcia. I wyruszmy na poszukiwanie. Oby ta broń nie oznaczała tylko jakichś tutaj interwencji wojskowych. Bo mimo wszystko chcielibyśmy, że dobrzy ludzie jednak nie zostali tu skrzywdzeni. Na ten moment brak jakichkolwiek śladów. Tu nie wiem, czy wcześniej nie było traktowane jako kradzież. Czyżby to miejsce straciło właściciela? To jest bezpiecznie. Ktoś leży. Oby to ten zły brat, jeżeli już. Podziurawione kulami ciało aptekarza. To była egzekucja. Boże, bydlaki. Mam nadzieję, że to nie przez komunikat. Oby. Najgorzej, że właśnie to nasza Esma doświadcza naocznie, czy wręcz namacalnie efektów tych komunikatów. Malik słyszy tylko opowieści, a myślę, że opowieści nigdy nie oddają tego, co właśnie przeżycie czegoś samemu.
Tym bardziej, jak gdzieś przyjdzie jej na myśl, że miała inny wybór. No to chyba nie jest broń dużo. Nie wiem, czy przepiłować to. Tu jakby nic się nie kryło. Ale po coś to wejście jest. Chociaż informacja też chyba by nam tutaj wskoczyła jakaś. O, ale coś z tą piłą trzeba zrobić. Niestety pusto. No dziwne. Nic więcej nie ma. Nic więcej nie wymyślimy, więc cóż, tu się też pożegnamy. Więc dzięki za to, że jesteście i dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.